Około 200 rowerzystów wzięło dziś udział w suwalskich obchodach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Na czele z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem miasta, przejechali ulicami Suwałk z parkingu przed Kauflandem do Parku Konstytucji 3 maja. Po raz ósmy w Suwałkach obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. W Polsce od 2002 roku tego typu wydarzenia miały swój początek. Dzisiaj dopisuje nam pogoda. Bardzo wielu mamy rowerzystów i mam nadzieję, że będziemy mogli właśnie popodróżować po suwalskich ścieżkach rowerowych w myśl hasła rowerem przez pogodne Suwałki. Takie jest hasło tegorocznej akcji Europejski Dzień Bez Samochodu, tutaj Suwalski Dzień Bez Samochodu, a to wszystko, żeby takie inicjować właśnie zachowania proekologiczne. Wtedy, kiedy dopisuje pogoda, kiedy jest duży tłok samochodów w centrum miasta, warto przesiąść się na rower i właśnie przesiedlać się z jednego miejsca w drugie przy pomocy właśnie tego środka lokomocji. W parku na wszystkich czekały soki i liczne konkursy. Dodajmy, że Suwałki są w regionie liderem w budowie ścieżek rowerowych. W mieście jest ich już prawie 50 kilometrów. Jazda rowerem ma w mieście wielu zwolenników. Ostatnio ogólnie mam w głowie taki patent na siebie, że odłożyłem w ogóle na bok samochód. Od jakichś 3 miesięcy praktycznie mój samochód stoi na podjeździe, a ja przesiadłem się na rower. Według mnie jest to bardzo zdrowe, pożyteczne, oszczędne przede wszystkim, bo odczułem, że portfel jest grubszy, także wszystkim polecam i zachęcam do tego, żeby jeździli rowerem. Uwielbiam jeździć na rowerze. Na szczęście w naszym mieście coraz więcej jest ścieżek rowerowych, jest gdzie jeździć. Martwię się tylko i czekam na ścieżki rowerowe poza miasto. Marzy mi się ścieżka rowerowa do Starego Folwarku i do Jeleniej. Że mam nadzieję, że w najbliższym czasie powstanie i będziemy mogli jeździć jeszcze więcej i chętniej. Uwielbiam pedałować. To jest balsam na moje chore stawy. Terapia, która leczy nie tylko stawy, ale nie całego. Bez roweru nie wyobrażam sobie życia. Zima jest strasznie długa.